Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, tutaj jest nasza kapituła w okrojonym troszeczkę składzie, która przez w ubiegłym tygodniu przez bite chyba 4 godziny, czy nawet więcej, debatowała i starała się z 12, poprawiajcie mnie, czy 13, z 12 miejsc, które zostały zgłoszone, wybrać te najlepsze. W tym roku było nie mniej trudno i dlatego też wybraliśmy jednego laureata w głosowaniu publiczności, jednego laureata w decyzji o jury oraz chcieliśmy również wręczyć 5 wyróżnień. Laureat, który został wybrany decyzją publiczności, zdobył w głosowaniu 46% głosów, a dokładnie 2322 głosy. I to jest pierwsze miejsce. I to miejsce przyznajemy sklepu zoologicznemu Kameleon. Zapraszamy. Bardzo serdecznie gratuluję. Takiego powodzenia wśród głosujących. I teraz jednym z wyróżnionych miejsc jest oddział Banku Gospodarki Żywnościowej w Białymstoku przy ulicy Suraskiej. Banki, no kiedyś co prawda było SKO, ale to już trochę stare czasy. Dziękuję bardzo. Jest to restauracja Tokyo Sushi. Również miejsce o charakterze kulinarnym to bar i cukiernia Astoria. Zapraszam. To pielnia czekolady Wedel. Zobowiązuje. Wedel dawniej 22 lipca. Tak. Dziękuję bardzo. I ostatnie z wyróżnionych miejsc, bo nigdy wcześniej nie mieliśmy też kontaktu z tym miejscem, a jest to sklep Parkiety Olga. No i ostatnie ogłoszenie dzisiaj, ale pierwsze, to jest laureat wybrany decyzją jury. Tak jak właśnie Grześ powiedział na początku, parę godzin nasze jury debatowało i wcale nie było łatwo wybrać tego najlepszego, ale się udało. I w tym roku laureatem konkursu na miejsca przyjazne rodzicom i dzieciom, tutaj wpada dziecinada, decyzją jury zostaje również całkiem nowe miejsce na mapie kulinarnej Białego Stoku. Jest to lodziarnia, kawiarnia Belle Vita. Zapraszamy. Już same sukcesy, dlatego że myślę, że to jest bardzo dobre miejsce do tego, żeby odnosić sukcesy. Gratuluję. Dziękuję. Również gratuluję. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę. Zrobimy wszystko, żeby było jeszcze lepiej. Dziękuję. Tak, gratulacje wszystkim wyróżnionym oraz laureatom. To cieszy, że osoby, które prowadzą biznes, bo to wszystko przecież są przedsięwzięcia o charakterze biznesowym, mają też jakby czas na to, żeby troszeczkę tę ofertę poszerzać w taki sposób, aby rodzice, którzy przychodzą do tych miejsc, czuli się komfortowo, a jednocześnie dzieci czuły się również tam wspaniale.